Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogmasowym odcinku. Dziś u nas jest niedziela, jest 3 grudnia i zapowiada się całkiem fajny dzień. Przestał już sypać śnieg, ale jak widzieliście przed chwilą, mamy go całkiem sporo, także już kolejna dostawa raczej niewskazana. Wczoraj po południu, tak już wieczorkiem, zaczął jeszcze u nas sypać taki mokry, lepiący, taki ciężki śnieg, który zamarzał i zaczęło się robić tak całkiem nieciekawie, bo no było dość ślisko. Natomiast dzisiaj już jest całkiem fajnie, ok, i jest biało. Jak widzieliście przed chwilą, mamy tego śniegu całkiem sporo. Ok, moi mili, ja tutaj właśnie teraz jestem w domu sama chwilowo, bo moje towarzystwo wyszło sobie na zewnątrz. Tomek poszedł trochę przetrzeć szlaki przed domem, a dzieci poubierały się znowu w swoje kombinezony, śniegowce i tak dalej i szaleją tam w tym śniegu. Pewnie znowu wszystko będzie mokrusieńkie do suszenia. Ja sobie włączyłam tutaj takie piosenki świąteczne i trochę tutaj w domu ogarniam spraw. Zaraz się zabieram za przygotowanie śniadania. Pewnie jakąś jajecznicę dzisiaj zrobię, bo w sumie dawno nie jedliśmy, chociaż to takie oklepane trochę śniadanie, ale jakoś ostatnio nie było. No i co jeszcze? I zobaczymy, co ten dzień przyniesie, bo mamy jeszcze dzisiaj w planach pojechanie na taki jarmark świąteczny do centrum miasta, ale jak to wyjdzie, to zobaczymy, czy się nam uda, bo mieliśmy nawet jechać wczoraj, ale ze względu na tą pogodę to sobie odpuściliśmy, bo po prostu no nie było zbyt bezpiecznie na drogach, a no nie chcieliśmy ryzykować, bo po co. Okej, no to co? To w takim razie ja Wam życzę fajnego oglądania, miłego dnia i lecimy dalej z tym filmem. Nowa kula dla sikorek się szykuje. Popatrzcie, jaka wymyślona konstrukcja, żeby śnieg nie przysypywał i żeby wrony wstrętne nam tego nie zżerały. Thank you.
dzisiaj przygotowuję taką przekąskę, jakąś taką nowość zrobimy. Tutaj już mam pokrojone ciasto francuskie, takie paseczki. Układam na nim kawałki sera i kawałki szynki. I teraz to trzeba zwinąć w taką spiralkę. Później posmarować jajkiem i myślę, że czymś jeszcze to posypię, jakimś kminkiem albo czarnuszką, albo jednym i drugim, zobaczymy. I wyjdą z tego, to znaczy powinny wyjść takie fajne, chrupiące paluchy. A co tak naprawdę wyjdzie, to się okaże. Tylko to ciasto francuskie już musi być takie w miarę, nie takie bardzo zimne, tylko takie już wyjęte wcześniej z lodówki. Bo tam w tle możecie słyszeć zmywarkę, bo mi tutaj szumi. Dobra, no i jedziemy tak z całością i do piekarnika. Zobaczymy, jak to później wyjdzie. Paluchy już się pieką w piekarniku, także dajemy im jakieś 15 do 20 minut, myślę. A tutaj na stole kuchennym trwa taka produkcja. No, piszemy listy do świętego Mikołaja, już najwyższy czas. To mi przynieść, tak? Mi. To są oddzielne słowa. Paluchy już upieczone, tak się prezentują, właśnie sobie stygną. Te dwa akurat nie są tak bez niczego dla chętnych, a pozostałe są z szynką i serkiem. Muszę ich teraz tak delikatnie powyciągać, bo trochę się posklejały, bo jest ich tutaj dość dużo. I aniołki gotowe, zrobione, tak? Aniołki zrobiły aniołki. Idziemy na spacer. Dalej sypie śnieg. Chwilowa była przerwa, ale z powrotem. No i zobaczcie, tak mamy wszystko pięknie zasypane. Wyszliśmy na taki zimowy spacer. Zimno jest, tylko minus 2 stopnie, ale no, czuć po prostu tą temperaturę.
Nie ma niby wiatru, ale wiecie, ale tak o, zimno jest. Dzieciarnia szaleje. O, w śniegu. No, dla nich to teraz najlepsza zabawa, słuchajcie, a ja co chwilę mam przystanek, bo muszę czekać, aż się wybawią. No i tak, śnieg dalej u nas sypie, dosypuje. Mieliśmy jechać na ten jarmark świąteczny, ale jednak się nie wybierzemy, bo po prostu są straszne zaspy i podejrzewam, że nie będzie gdzie zaparkować, więc znowu sobie odpuścimy. Mam nadzieję, że kiedyś tam w końcu dotrzemy jeszcze przed świętami. No i tak to u nas wygląda. Także chwilę się tutaj gdzieś przespacerujemy, pochodzimy, powietrza złapiemy. No i wracamy do domu na jakiś obiad. I muszę jeszcze dzisiaj koniecznie zrobić sok, bo dawno już nie robiłam, to znaczy dawno, no parę dni już nie było soku. Więc dzisiaj musi wjechać jakiś taki owocowo warzywny na pewno, z selerem naciowym dla nas, z imbirem, z kurkumą. Dla dzieciaków pewnie zrobię z pomarańczą, jabłko, gruszka. Coś tam wymyślimy. Okej, no to taka u nas zabawa i taka u nas zima, jak widzicie. Jest grubo. Bierzemy się za pakowanie listu dla świętego Mikołaja, a ze względu na to, że jest dosyć mokro na zewnątrz, bo śnieg sypie cały czas, to go spakujemy w folię. No, Maja przygotowała marzenie wypisane, także trzymamy kciuki, nie Maja? Żeby święty Mikołaj tutaj zadziałał coś. Czekaj, żeby... Oj, dobra, ale później to wyrównamy jakoś. Dobra, Myszo, czekaj, to odkładamy na bok. I teraz tak, ten liścik mi tutaj daj swój. Tak go, myślę, zwiniemy, wiesz? Taką rureczkę, a ty trzymaj tą wstążkę. Mikołaj jeszcze swój list kończy. Musi dopracować obrazek. I będziemy później zawijać następny. O, tu jest ok. I wiesz co, ja to odetnę takie, to żeby nie było już tak krzywo, nie? Niech będzie porządnie. Niech te renifery mają lżej trochę. Jak będą to wiozły wszystko. Czy elfy? Nie wiem, kto to te listy odbiera. W sumie, nie wiadomo. Renifery odbierają listy, myślisz? Odbierają to do elfy. Bo elfy są szybkie i małe. No. Muszą to szybko to też odebrać. No. I zrobić to. No właśnie, ja myślę, że to elfy zabierają te listy, zawożą tam do świętego Mikołaja. No. Są małe i są szybkie, Miki. Oj, jest rureczka. Dobra, teraz jeszcze za wstążeczkę damy, nie? Żeby było ładnie. Trzymaj mi właśnie tą do góry trochę. O tak, dobra. Myślę, że tutaj utniemy. Będziemy wiązać. O właśnie, trzymaj, żeby się nie ruszało. Super. Co jeszcze tutaj dorzucimy świętemu Mikołajowi? Jakiś ten, cukierka? Ciasteczka nie mamy. Nie mamy ciasteczek żadnych. No chyba cukiera same musimy jakiegoś dorzucić może. Jeśli by jeszcze... Ale mi tego możemy dać marcheleczki. Jeśli by gdzieś wcześniej upiekłaś jakieś ciasteczka, to by wtedy... Tak, właśnie nie upiekliśmy ciastek, nie? Ale to jak następnym razem będziemy piec jakieś pierniczki. No, następnym razem może jak będziemy piec jakieś pierniczki, to wystawimy jeszcze za okno. No piękny list, tak? Proszę bardzo, pierwszy list gotowy. Całkiem elegancko to wyszło, myślę, nie? No, to teraz co? Piona. Oby się spełniło.